Radio to KFM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Od bezpośrednich dopłaty dzisiaj. Przy okazji negocjacji w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Tymczasem 27 państw Unii Europejskiej zaakceptowało porozumienie brexitowe. Trwają jeszcze prace nad deklaracją w sprawie przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią i okresu przejściowego. Tak można podsumować dzisiejszą dyskusję w Brukseli na temat brexitu z udziałem ministrów do spraw europejskich 27 krajów. W niedzielę umowa określająca warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii ma zostać zaakceptowana przez europejskich przywódców. Unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier powtórzył, że porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii jest uczciwe, wyważone i wykluczył zmiany w umowie. Przyznał też, że dyskusje w Unii jeszcze się nie zakończyły. Jesteśmy w decydującym momencie procesu negocjacyjnego. Cieszę się, że kraje wyraziły ogólne poparcie dla porozumienia. Musimy jeszcze m.in. uzgodnić wewnętrzne procedury w Unii, które pozwolą na wydłużenie okresu przejściowego. Ten okres liczony od Brexitu do wynegocjowania nowego porozumienia handlowego Unii z Wielką Brytanią miał początkowo trwać do końca 2020 roku. W tym czasie Wielka Brytania ma być objęta unijnymi regulacjami i wpłacać składkę do wspólnej kasy. Teraz mówi się, że okres przejściowy ma zakończyć się w 2022 roku, ale ostatecznej zgody jeszcze nie ma. Polska namawia unijne kraje, by wykorzystały ten czas na wynegocjowanie z Wielką Brytanią możliwie jak najbardziej ambitnej umowy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synod zjednoczeniowy ukraińskich prawosławnych odbędzie się w grudniu. Poinformowały o tym służby prasowe prawosławnego patriarchy Konstantynopola. Synod ma otworzyć zjednoczoną lokalną ukraińską cerkiew, której nadana zostanie autokefalia. Uniezależnieniu ukraińskich prawosławnych sprzeciwia się rosyjska cerkiew. W wydanym komunikacie ekumeniczny patriarchat Konstantynopola po raz kolejny potwierdził zamiar nadania ukraińskiemu prawosławiu autokefalii, czyli statusu niezależnej cerkwi. Tomos, czyli dokument nadania autokefalii patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, wręczyć ma po zjednoczeniu się ukraińskich hierarchów niezależnych od Moskwy. Do tej pory trwały spekulacje co do tego, kiedy ma się odbyć zjednoczeniowy sobór. Już wiadomo, że taki zjazd ukraińskich biskupów odbędzie się w grudniu. Tak zakomunikowały służby prasowe ekumenicznego patriarchy Bartłomieja. Dokładna data będzie przekazana pod koniec listopada. W zeszłym miesiącu patriarcha Konstantynopola unieważnił historyczne dokumenty uzależniające ukraińskich prawosławnych od Moskwy. W związku z tym Moskwa odcięła się od patriarchy Konstantynopola i ogłosiła, że jest on jej zdaniem odszczepieńcem, podobnie jak ukraińscy hierarchowie nieuznający zwierzchnictwa Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydenci Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdoğan wzięli udział w Stambule w uroczystości zakończenia budowy morskiego odcinka gazociągu Turk Stream. Biegnie on z Rosji do Turcji po dnie Morza Czarnego. Prezydenci Rosji i Turcji razem nakazali ułożenie ostatniego elementu morskiego odcinka gazociągu. Zakończenie budowy obserwowali na ekranach. Podczas ceremonii Władimir Putin podkreślił, że projekt Turk Stream staje się rzeczywistością, a Turcja ważnym węzłem energetycznym. Dodał, że ukończenie najtrudniejszego odcinka gazociągu świadczy o dobrej współpracy między obu krajami. Wyraził przekonanie, że szybko zostanie też zakończona budowa lądowego odcinka. Recep Tayyip Erdoğan stwierdził, że Turk Stream ma duże znaczenie nie tylko dla jego kraju, ale całego regionu. Pierwszą nitką gaz z Rosji ma być dostarczony do Turcji, drugą do krajów południowej i południowo-wschodniej Europy. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku po wcześniej przeprowadzonych testach. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rząd Niemiec zdelegalizował eksport broni i amunicji do Arabii Saudyjskiej, a 18 obywatelom tego kraju zakazał wjazdu na teren Unii Europejskiej. To reakcja na zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggi'ego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas poinformował dziś w Brukseli, że w porozumieniu z innymi unijnymi krajami Niemcy postanowiły zakazać wjazdu na teren Unii 18 obywatelom Arabii Saudyjskiej. Deutschland 18 saudische Staaten. Niemcy wpisały do systemu informacyjnego Schengen zakaz wjazdu dla 18 Saudyjczyków, którzy są podejrzani o udział w morderstwie dziennikarza. Powiedział Maas. Z kolei Ministerstwo Gospodarki poinformowało podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że Niemcy wstrzymają wszelki eksport broni do Arabii Saudyjskiej.
Dotyczy to zarówno nowych, jak i starych, wcześniej podpisanych kontraktów. Rzecznik rządu Stefan Seibert dodał, że kanclerz Angela Merkel zapowiedziała wstrzymanie eksportu broni do tego kraju i to jest aktualne. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Nie żyje Witold Sobociński, operator filmowy i nauczyciel akademicki. Zmarł w wieku 89 lat. Początkowo był operatorem filmów dokumentalnych i oświatowych. Jako autor zdjęć w filmie fabularnym zadebiutował w 1967 roku obrazem Rękami do góry Jerzego Skolimowskiego. Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą przy filmach Smuga cienia i Ziemia obiecana, z Romanem Polańskim w takich produkcjach jak Frantik czy Piraci i z Wojciechem Jerzym Hasem przy filmie Sanatorium pod Klepsydrą. Dziekan łódzkiej filmówki profesor Zbigniew Wichłacz przypomniał bogaty dorobek Witolda Sobocińskiego. To był Wajda, to był Polański, to były filmy robione gdzieś jeszcze na zachodzie, to był Zanussi. W związku z tym rodzaj wyzwań, które go dotyczyły, był również z najwyższej półki, gdzie problemy operatorskie wymagały stosowania zupełnie niestandardowych rozwiązań i Witold te niestandardowe rozwiązania stosował. Po prostu był zawsze do przodu, zawsze wyprzedzał, zawsze szybciej myślał. Polskim kinem, a nie tylko jego historią, był ikoną polskiej sztuki operatorskiej. Tak o zmarłym Witoldzie Sobocińskim mówi krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejowski. Sobocińskiego nazwał kreatorem obrazu. To był reżyser, który celowo używał słowa... Ja myślałem, że kreaturą! Kreator obrazu, który odcisnął piętno w biografiach wielu twórców i Romana Polańskiego i no, największych z największych, więc tutaj nie ma co zaczynać wymieniać litanii tytułów, bo wszystkie były ważne i istotne i myślę, że ma tę pozycję zapewnioną jako ktoś, kto był i jest i będzie, bo tutaj nie ma czasu przeszłego, po prostu najważniejszy dla polskiej sztuki operatorskiej, ikona. Od 1980 roku Witold Sobociński był wykładowcą w łódzkiej filmówce, kształcił studentów na Wydziale Operatorskim. I ta informacja kończy pierwszą część magazynu Północ Południe. U nas już za chwilę informacje dnia w skrócie. Polskie Radio 24. Północ Południe. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, 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 Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest pilopiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów bez aftankin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 21.30. Paweł Zieliński, informacje dnia. W październiku wzrosło przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o 7,6%, licząc rok do roku. Obecnie wynosi 4921 zł i 39 groszy. Wzrosło też zatrudnienie w tym sektorze o 3,2%. Dane za ubiegły miesiąc podał Główny Urząd Statystyczny.
Polscy rolnicy powinni dostawać takie same dopłaty jak gospodarze w Europie Zachodniej. Rząd będzie o to zabiegać. Zapewniał o tym w Brukseli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej nasi rolnicy otrzymują niższe dotacje bezpośrednie w porównaniu ze starą piętnastką. Ta sytuacja musi się zmienić, zaznacza minister Ardanowski. My nie możemy się zgodzić, żeby w Zjednoczonej Europie, gdzie ustały przyczyny, które kiedyś różnicowały płatności bezpośrednie polegające na niższych kosztach produkcji, bo to było kiedyś podnoszone, w tej chwili w Polsce nie ma niższych kosztów produkcji, więc twardo będziemy walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Nie ma żadnych powodów, i to jest zresztą stanowisko premiera Morawieckiego, również całego rządu, nie ma żadnych powodów, żeby polscy rolnicy mieli niższe dopłaty niż ich koledzy z Europy Zachodniej. Sprawa wysokości dopłat bezpośrednich będzie powracać przy okazji negocjacji w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Komisja Europejska w maju zaproponowała projekt wydatków, nad którym teraz pracują kraje członkowskie i Parlament Europejski. Porozumienie brexitowe zaakceptowane przez 27 unijnych krajów. Trwają jeszcze prace nad deklaracją w sprawie przyszłych relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią i okresu przejściowego. W Brukseli odbyła się dziś dyskusja na temat brexitu z udziałem ministrów do spraw europejskich. W niedzielę umowa określająca warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty ma być zaakceptowana przez europejskich przywódców. Unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier powtórzył, że porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii jest uczciwe, wyważone i wykluczył zmiany w umowie. Przyznał też, że dyskusje w Unii jeszcze się nie zakończyły. Jesteśmy w decydującym momencie procesu negocjacyjnego. Cieszę się, że kraje wyraziły ogólne poparcie dla porozumienia. Musimy jeszcze m.in. uzgodnić wewnętrzne procedury w Unii, które pozwolą na wydłużenie okresu przejściowego. Ten okres liczony od brexitu do wynegocjowania nowego porozumienia handlowego Unii z Wielką Brytanią miał początkowo trwać do końca 2020 roku. W tym czasie Wielka Brytania ma być objęta unijnymi regulacjami i wpłacać składkę do wspólnej kasy. Teraz mówi się, że okres przejściowy ma zakończyć się w 2022 roku, ale ostatecznej zgody jeszcze nie ma. Polska namawia unijne kraje, by wykorzystały ten czas na wynegocjowanie z Wielką Brytanią możliwie jak najbardziej ambitnej umowy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim. Tak napisali biskupi w stanowisku w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych. Dokument został wydany po 381. zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski. Autorzy oświadczenia przypomnieli, że w ostatnich latach Kościół wstrząsany jest bolesnymi informacjami z kolejnych krajów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez duchownych. Biskupi zaapelowali do osób, które doświadczyły nadużyć seksualnych ze strony duszpasterzy, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych. Poinformowali też, że w każdej diecezji w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat, który jest odpowiednio przeszkolony przez działające od 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka. On jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym, ma też pomóc ofierze wykorzystania w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Sandra Drabik i Elżbieta Wójcik awansowały do ćwierćfinałów bokserskich mistrzostw świata w Delhi. W 1/8 finału kategorii 51 kg Drabik wygrała z Lizą Sandibier. Ja wygrywałam ze Szwedką, później Ela Wójcik wygrywa z Indyjką. Humory są pozytywne, dobrze się czujemy, żadna z nas nie odniosła większych obrażeń po walce, ale już trzeba studzić emocje i skupiać się na kolejnych walkach, bo już jutro wchodzimy ponownie między liny i stajemy przed strefą medalową. Wspierajcie nas z Polski, a my zrobimy wszystko, aby znaleźć się w tej strefie. Wcześniej do czołowej ósemki wagi do 81 kg awansowała Agata Kaczmarska. W meczu 8 kolejki Plus Ligi Siatkarzy MKS Będzin przegrał z Wartą Zawiercie 2-3. W tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed Czarnymi Radą i Jastrzębskim Węglem. Warta jest 6, a Będzin 13. Rada miasta Calgary jednogłośnie opowiedziała się za wycofaniem jego kandydatury do organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Decyzja Rady była formalnością po tym, jak przeprowadzonym na jej wniosek referendum ponad 56% głosujących opowiedziało się przeciw ubieganiu się o organizację.
organizacji igrzysk. Także kanadyjski komitet olimpijski podkreślił w oświadczeniu, że choć jest rozczarowany, to szanuje wynik referendum. Zainteresowanie organizacją igrzysk spada, ponieważ rozmiary i koszty związane z organizacją zawodów gwałtownie wzrosły. Gospodarz igrzysk 2026 zostanie ogłoszony podczas sesji MKOL w czerwcu przyszłego roku w Lozannie. Na polu boju pozostały już tylko dwie kandydatury. Sztokholm oraz Mediolan wraz z Cortiną d'Ampezzo. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice o 22.33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 21.36. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Łukasz Sobolewski, zapraszam na drugą część magazynu. Operacją polityczną nazwał poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak sprawę nagrań biznesmena Leszka Czarneckiego oraz byłego już przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Dziś Komitet Stabilności Finansowej zapewnił, że system finansowy jest stabilny i funkcjonuje w sposób prawidłowy. Były główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK powiedział naszemu reporterowi Karolowi Tokarczykowi, że czeka na wyniki prac śledczych. Czy pan jest spokojniejszy po dzisiejszych porannych zapowiedziach Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego oraz po tym nocnym komunikacie Komitetu Stabilności Finansowej? Ja na początku jestem spokojny w tej sprawie, bo wydaje się, że to jest raczej według mnie operacja pewna, bym powiedział, polityczna bardziej. Choć oczywiście problemy grupy bankowej pana Czarneckiego są nie od dzisiaj. Przypomnijmy, to były banki umoczone po pachy, bym powiedział, w polisolokatach, gdzie 80-latkom proponowano ubezpieczenie na życie na 30 lat. To były banki, które zaszalały w zakresie tak zwanych kredytów frankowych, gdzie ludzie franka na oczy nie widzieli. To były wreszcie banki, które, jak Idea Bank, bardzo ostro weszły w aferę GetBacku i sprzedawały te obligacje. A więc te problemy nie zaczęły się wczoraj. Jest zadziwiające przecież, że prezes, udziałowiec takich podmiotów rynkowych, giełdowych, no właściwie można powiedzieć, topi te firmy dzisiaj, przecież, bo tą akcją polityczną, moim zdaniem, to jest dla mnie zdecydowanie polityczne uderzenie w rząd. Nawet sam wybór swojego pełnomocnika prawnego pokazuje, że przecież bardzo aktywnego politycznie adwokata. No jest zadziwiające, bowiem musi mieć świadomość pan Czarnecki, że on pod wodę wciągnął nie tylko pana Chrzanowskiego, no ale również w jakimś sensie swoją reputację całkowicie zniszczył, prawda? No bo jednak kto dzisiaj z takim biznesem będzie robił interesy, czyli to jest jakby przekreślenie dalej z już dalszych jakichś działań, w sensie zaufania do takiego przedsiębiorcy. No i szkodzi na pewno swoim spółkom w ten sposób, więc ja myślę, że to raczej od dawna przygotowywana, bym powiedział, operacja czy gra, czy tylko przez samego pana Czarneckiego, trudno ocenić jeszcze. To są instytucje, one pracują. Reakcja była premiera rządu, Ministerstwa Sprawiedliwości błyskawiczna. Są dymisje, jest śledztwo, są zeznania, zobaczymy, co będzie, jakie zajmie stanowisko prokuratura. A sama postać pana Chrzanowskiego, pana zdaniem, jak ona tutaj wypada? Nie ma co po rozlaniu się już mleka w ogóle dyskutować. No po prostu nie ma go jako przewodniczącego takiej ważnej instytucji. Wie pan, ja zawsze podkreślam, że oczywiście nie same papiery naukowe, profesorskie, nie sama wiedza, tylko przede wszystkim na takim stanowisku jest podpisana wielka odporność psychiczna, twardy kręgosłup, żelazna, bym powiedział, taka bezwzględność w usuwaniu wszelkich patologii. I trzeba na pewno działać w takim kierunku, żeby to nie klienci banków, nie podatnicy, bo jeśli budżet państwa wspiera później, czy ratuje podmioty rynkowe, których właściciele zaszaleli z chciwości albo po prostu popełnili kardynalne błędy w zarządzaniu, czy też świadomie, można powiedzieć, doprowadzili do bardzo poważnych strat, to trzeba robić wszystko, żeby to właśnie nie podatnicy i nie kredytobiorcy cierpieli. Czyli jeśli jest szansa, żeby taki podmiot chory mógł sanować, mógł uzdrawiać lub przejmować podmiot silny finansowo, to trzeba robić. I to i Unia Europejska o tym mówi oczywiście. I przypominam, że w Polsce już to jest realizowane w przypadku małych skoków, które bankrutowały, które nie miały żadnego znaczenia dla rynku finansowego, przejmowały je banki. I nawet te banki otrzymywały za to pieniądze z funduszu specjalnego unijnego. A więc to się robiło, tak? I jak
bankrutowały małe skoki i przejmowały je duże banki, to wtedy opozycja była zachwycona i bardzo się Platformie podobał. Teraz, jakby miało dojść do tego, że jakiś chory bank czy bank z problemami miałby przejąć bank z dobrymi wynikami, to to jest karygodne i to jest działanie na szkodę, tam zniszczenie przedsiębiorców. To są kompletne brednie i to świadczy, ci ludzie wykazują się z totalnej opozycji kompletną ignorancją. Różne złodziejskie, bym powiedział, interesy, czy różne takie biznesy polegające na żerowaniu na polskim państwie zaczynają się kończyć. One się jeszcze nie skończyły, one się dopiero zaczynają kończyć. I to bardzo wielu niepokoi. Więc być może, że dawni beneficjenci III RP, państwa teoretycznego, doszli do wniosku, że tak dalej być nie może, no bo po prostu oni już tych miliardów nie wycisną z polskiego państwa. To jest akcja, w dużej mierze oceniam, polityczna. Pana zdaniem, czy tam widzi pan jakiś wątek, nie wiem, przestępczy, mafijny, być może służb specjalnych? Jak pan to widzi? To zaczekajmy, zobaczymy jeszcze, jakie będą te zeznania, jakie będzie śledztwo, ale niewątpliwie właściciel mógł po prostu dojść już do wniosku, że dalej się już tak nie da, że tak powiem, wachlować między spółkami, różnymi operacjami i uznał, że no, skoro spadnie na niego wreszcie zasłużona kara, moim zdaniem, bo to wpis na listę oszczędzeń moim zdaniem jest w pełni zasłużony, tylko że on jest po prostu bardzo spóźniony według mnie. No, powiem szczerze, ja uważam, że już dawno można było znacznie bardziej rygorystyczne działania podjąć, bo sytuacja zmierzała tylko ciągle ku gorszemu, więc być może, że doszedł wniosku, że takim rzutem na taśmę uda się to połączyć z polityczną rozgrywką, czyli wszyscy, że tak powiem, coś dostaną. Raz Januszem Szewczakiem z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał Karol tak. Tokarczyk. Tymczasem Leszek Czarnecki przyjechał dziś do prokuratury w Katowicach, tak. Gdzie zeznawał w związku ze złożonym przez siebie zawiadomieniem o propozycji korupcyjnej ze strony byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Przed przesłuchaniem właściciel Getin Noble Banku mówił, że liczy na wyjaśnienie sprawy. A o całej aferze Adrian Klarenbach rozmawiał z posłanką z ruchu Kukiz 15 Agnieszką Ścigaj. Samo spotkanie budzi moje poważne wątpliwości, nie tylko moje, że do niego doszło. Fragmenty rozmów, które usłyszeliśmy, nie powinny się zdarzyć. Mówimy o instytucji wysokiego zaufania publicznego, instytucji, która czuwa nad bezpieczeństwem finansowym wielu obywateli Polaków. Ma ostrzegać, ma być krystaliczna, transparentna, przejrzysta, czysta i absolutnie bez cienia żadnych podejrzeń. I czy była kartka, czy nie było kartki, te wszystkie sytuacje, które się zdarzyły, a one się zdarzyły na pewno, bo rozmowa się odbyła, bo to już wiemy, tak? I odbyła się nie w takim, jak powinna, otoczeniu, nie, bo sam na sam rozmowa prezesa KNF-u z prezesem banku, który tak naprawdę... Do końca też pewności nie mamy, czy to była rozmowa sam na sam. Tym bardziej, że Komisja Nadzoru Finansowego próbuje się licytować teraz z pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, który pełnomocnik, przypomnijmy, miał dziś w prokuraturze złożyć kolejne nagranie. Czy złożył, tego nie wiemy jeszcze w dalszym ciągu. Natomiast wiemy, że Komisja Nadzoru Finansowego mówi tak, że my też mamy nagrania. No właśnie, no to już robi się nawet niezabawne. Czy my szczęśliwie takie... na żywo rozmawiamy? No właśnie, my to już się robi nawet niezabawne. No Komisja Nadzoru Finansowego, posługiwanie nagraniami. Nie wiem, co to za nagrania. No pan redaktor mnie w tej chwili zaskakuje. No, nawet szczerze powiedziawszy, dla mnie sytuacja jest od samego początku na tyle jakby trudna do oceny, że po pierwsze rzeczywiście dotyczy takiej sytuacji, w której no, nie wyobrażam sobie, że ono mogło dojść do tej sytuacji, ale doszło, tak? Mamy do czynienia z kolejną instytucją, która traci wiarygodność. No umówmy się, to jest kolejna instytucja państwa polskiego, która traci wiarygodność, zaufanie Polaków. Za chwilę już nie będziemy mieli do niczego nikogo ale zaufania w Polsce. Ale tak, czy to instytucja traci, czy jej przewodniczący? No z całą pewnością na czele tej instytucji stoi przewodniczący. Polityka Prawa i Sprawiedliwości opiera się w bardzo dużej mierze na takiej retoryce i od lat była prowadzona, łącznie z tym, że to pozwoliła dojść do władzy, że ci z Platformy, ci ludzie, system jest super, tak, wszystko funkcjonuje super, tylko ludzie w tym systemie byli źli, nieuczciwi. My teraz wstawimy tam swoich, którzy będą dobrzy, uczciwi, szlachetni, moralnie absolutnie nienaganni. No jeżeli patrzymy na taką retorykę i zapewnienia i patrzymy na osobę pana
Chrzanowskiego, no to proszę mi wybaczyć, to w takim wypadku wszystkie słowa Prawa i Sprawiedliwości, które kierowane są i są mocno podkreślane wiarygodność osób, które oni wsadzają na swoje stanowiska bez żadnych konkursów, ulega... Wstyd się przyznać, tak? Ale dzięki tym nagraniom, czy dzięki temu, że sprawa wyszła, ujrzała światło dzienne, nie będę mówił, że wyszła na światło dzienne, ja się dowiedziałem, jak się nazywa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Panie redaktorze, no to pewnie wiele takich afer, które wychodzi na światło dzienne, uzmysławia nam i wielu Polakom uzmysławia są, do czego są instytucje państwowe i tak naprawdę kto stoi na ich czele, jakie ma zdania. Tak było w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie przypomnieć, ilu Polaków wcześniej wiedziało, czym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny. Ale to nie jest dobra rzecz. W ogóle mamy Trybunał Konstytucyjny. Ale właśnie, ale to nie jest dobra rzecz, bo to świadczy o niskiej edukacji obywatelskiej, o tym, że rzeczywiście ludzie przyzwyczajeni są do pewnej retoryki bardzo płytkiej, mało merytorycznej, debacie politycznej. Nie bardzo interesują się szczegółami, nawet takimi, jak to mówimy o osobach, a potem jak dopiero wychodzi na jaw afera, to jest coś, co zostało ujawnione, a ile rzeczy się nie ujawnia i nie wychodzi, to dopiero się wtedy orientują, że rzeczywiście jest coś takiego Komisja Nadzorów Finansowego, która mówi i ma czuwać nad oszczędnościami Polaków, nad ubezpieczeniami, nad rynkami inwestycyjnymi, nad instytucjami wszystkimi, które obracają naszymi pieniędzmi. I to jest bardzo ważna instytucja. Powinna być wiarygodna. Ale o KNF-ie usłyszeliśmy podczas afery Amber Gold. No ja wcześniej słyszałam o KNF-ie, to nie wiem jak... Mówię w imieniu słuchaczy, usłyszeliśmy. A, rozumiem. No to część słuchaczy może tak, ale część słuchaczy, którzy na przykład świadomie inwestują albo oszczędzają w bankach, myślę, że miała informację, co to jest KNF i często sprawdzała na przykład wiarygodność. To nie jest tak, że nikt tego nie sprawdza. Wiarygodność na przykład instytucji banków, tam gdzie lokują swoje pieniądze, jakieś większe pieniądze, większe oszczędności. 2,5 roku w przypadku Amber Gold zajęło prokuraturze stawianie zarzutów i ewentualne zamykanie. No to, że afera, to, że sytuacja z Amber Gold była w ogóle kuriozalna i w ogóle nie powinna dojść do takiej sytuacji, to wiemy od dawna, no bo to jest ta komisja śledcza, popieraliśmy tą komisję śledczą, przysłuchujemy się przesłuchaniom temu, co się dzieje w komisji Amber Gold, no więc to jest oczywiste, że państwo zawiodło na każdym poziomie, jak tylko możliwe, no ale panie redaktorze, jesteśmy tym ruchem, który cały czas postuluje i jakby upomina Prawo i Sprawiedliwość, że świadomi, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie, że stawianie tylko i wyłącznie na zmiany kadrowe, w przypadku, kiedy mówimy o kilku tysiącach już ludzi na stołkach szefów spółek Skarbu Państwa, na różnych instytucjach, które właśnie mają wpływ na nasze decyzje, może zawieść, że tylko kontrola społeczna, że tylko pewne elementy demokracji bezpośredniej, jak tylko partycypacja społeczna może uchronić nas przed tego typu kolejnymi aferami, których w 30 lat, przez ostatnie 30 lat, pan sam przyzna, mieliśmy tyle, że chyba i nazwy miały takie, że już chyba nikt nie potrafi ich nawet wymienić. To prawda. A pani poseł pamięta? No wszystkich nie, chyba nie, bo to niestety jest straszne, ale przez taką mnogość tych afer i przez to, że politycy, którzy mają pośredni lub bezpośredni udział w tych aferach, to my zaczynamy się do tego niestety przyzwyczajać, znaczy politycy chcą, aby się Polacy przyzwyczaili. Po posiedzeniu nocnym Komisji Stabilności Finansowej mamy komunikaty jasne. Fundusze są, państwa pieniądze są niezagrożone w żaden sposób. To dobry komunikat czy zły? No to teraz odpowiem tak. Taki sam komunikat mieliśmy na posiedzeniu Sejmu, na komisjach, kiedy wybieraliśmy i były zapewnienia i łącznie teraz, że są zapewnienia na przykład prezesa NBP o tym bezpieczeństwie i to są tylko słowa i zabezpieczenie, że rzeczywiście na czele KNF stoi bardzo dobry, uczciwy, merytoryczny człowiek. Więc tyle są warte słowa i zapewnienia w tej chwili i to, co powiedziałam, to jest utrata wiarygodności. To jest utrata wiarygodności do systemu, który opiera się tylko i wyłącznie na wymianie osób i ludzi, dlatego, że ktoś oceni ich postawę i moralność. Prezes NBP-u, profesor Glapiński, mówi też o polecał pana Chrzanowskiego. Rekomendował. Mówi też o tym, żeby nie łączyć instrumentów finansowych, instytucji bankowych z polityką. No. Żeby nie pozwolić w tej chwili politykom ingerować
w tej instytucji? No bardzo ciekawa teza, dlatego że rzeczywiście, kiedy my o tym mówimy, że wiele instytucji państwowych jak najmniej powinno być polityki, to w przypadku, kiedy się obsada takie stanowiska, ze strony rekomendowanych osób, a pan Kępiński jest rekomendowaną osobą przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, nagle się okazuje, że to nie jest dobre, żeby łączyć politykę. No to albo rekomendują politycy, wybierają politycy poszczególne osoby i wtedy ta polityka w tym jest, albo rzeczywiście na przykład skłaniamy się ku temu, tak polityka, jak no jak ona mówi? Cały czas, polityka, polityka, trzecia sylaba od końca, Boże, kim ty jesteś? Prostaczką? Prostaczką jesteś? Polityka, polityka. Polityka, jak to pięknie brzmi. Ja rozumiem, Polacy, Polacy do roboty, do nauki. Rynki, gospodarka powinny być jak najmniej zależne od wojny politycznej, a szczególnie w tej sytuacji, w której my jesteśmy, takiej wojenki polsko-polskiej, gdzie wszystko się absolutnie przekłada na tą wojnę. Ale niestety tak nie jest. To ja bym się cieszyła i to rzeczywiście słowa pana Gapińskiego są takie, że jakbym mógł powiedzieć, no to przecież cały czas Kukiz 15 proponuje takie ustawy, proponuje takie zmiany, aby większość tych dziedzin, które mają, bezpośrednio dotykają życia i gospodarki Polaków, nie mieszać tej polityki. Ale tak się nie dzieje. I Prawo i Sprawiedliwość też nie zmierza w tym kierunku, aby tak się nie działo. Pani poseł, Koalicja Obywatelska szła do wyborów samorządowych po to, żeby oddać władzę obywatelom. Tak. Żeby te obywatele mogli rządzić. Tak, Platforma Obywatelska, tak sobie nazwę sobie też tam. No i Koalicja Obywatelska, tak, tak. To i jedno i drugie jest obywatelska w tle. I dziś zawarto obywatelski sojusz w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I tak oto Adam Struzik ma kolejną kadencję. Jako polityka, polityka. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Do tego wszystkiego, pani poseł, ta obywatelskość przejawia się tym, że PSL poszło w koalicję z Platformą i z Nowoczesną. Polityka. I już zadeklarowano, że podobno koalicja będzie dołączyć do Parlamentu Europejskiego. No jak ona pepla. I robić wszystko, żeby było podobnie przy wyborach do Parlamentu Krajowego. To ja panu opowiem przykład z mojego rodzimego podwórka. Analogiczny do tego i do tego, do tej sytuacji. Powiat Olkuski, starosta, większość w Radzie wybrana radnych Prawa i Sprawiedliwości, część radnych, samorządowców, absolutnie niezwiązanych nigdy z żadnym ugrupowaniem partyjnym, chce poprzeć starostę wybranego z Prawa i Sprawiedliwości, a pan a Prawo i Sprawiedliwość wiąże się z koalicją, koalicjantem, który wcześniej startował panem starostą obecnym z list Platformy Obywatelskiej. Też to robi dla dobra powiatu i samorządowcy na to się na przykład nie zgadzają. Więc proszę mi wytłumaczyć te wszystkie koalicje, które tak naprawdę bezpośrednio wiążą się tylko z rozdawaniem stołków. Tu w ogóle nie chodzi o żadne dobro obywateli, bo gdyby tak było, to pierwsze decyzje wszystkich tych samorządowców polegałyby na przykład wprowadzeniu obligatoryjnego referendum, pytaniu się obywateli. Na rzeczywiście koalicja, które nie mają ceny stołku. Pani poseł, ja jestem wielkim orędownikiem referendum. Moje pytanie tylko brzmi, jeżeli gmina jest zadłużona po uszy, albo nawet gmina, jeżeli nie jest, weźmy miasto takie, niech to będzie Łódź, gdzie rzeczywiście miasto tonie w długach. I pani poseł by się jeszcze referendum marzyło, przecież referendum nie jest za darmo. No, panie redaktorze, można wprowadzić elektroniczne e-voting, można naprawdę wprowadzić to przy okazji różnych innych decyzji, kiedy się w gminie funkcjonuje i szukanie oszczędności, a jednocześnie w tym samym czasie robienie różnych inwestycji, które są nietrafione, nie spełniają oczekiwań mieszkańców i tak naprawdę stoją puste, a jeszcze mało tego przynoszą większe długi dla miasta, no to co się bardziej opłaca? Zrobić referendum, czy rzeczywiście porobić inwestycje, które jednemu czy drugiemu radnemu dadzą w przyszłości kadencję, ale tak naprawdę z punktu widzenia, z perspektywy miasta w żaden sposób nie będą ekonomiczne, nie będą efektywne. Czyli to będą wyrzucone pieniądze w błoto. To będą prawdziwe wyrzucone pieniądze w błoto, a nie zapytać się mieszkańców, która inwestycja dla nich byłaby ważna. Więc możemy tak to licytować, bo te miasta skąd się wzięły zadłużone, bo jednym z głównych postulatów również naszych było to, aby ograniczyć zadłużanie miast, żeby doprowadzić do zrównoważonych budżetów. Bo oczywiście, że błędem i jakby rzeczą niedopuszczalną jest zadłużanie przez samorządowców miast na kolejne pokolenia. Niech sobie zadłużają miasta na czas swojej kadencji. Zaciągają dług, spłacają go, oddają miasto, a nie zaciągają długi na 20 lat, na 15 lat, gdzie te wszystkie długi będą musiały spłacać dzieci i wnuki. Nie za ich już kadencji. To jest nieodpowiedzialne. Prezydent podpisał dziś ustawę wprowadzającą w życie pracownicze plany kapitałowe, w skrócie PPK. Podpisał.
podpisał ustawę, która naszym zdaniem nie jest dobrą ustawą. Polsce należy rozpocząć pracę nad systemem emerytalnym, nie pompować do tego systemu, a niestety te pieniądze wpłyną bezpośrednio znowu do upadającej instytucji, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie ją ratować. Po pierwsze są... Panie doktorze, ZUS to jest naprawdę instytucja, która kosztuje krocie, która nie jest efektywna, oszukuje Polaków, bo bardzo często im mówi, że mają tyle i tyle na kontach, a potem jak co do czego przychodzi, to tych pieniędzy fizycznie nie ma. Z każdego roku z budżetu państwa dopłacamy do tej instytucji i to jest instytucja, która nie gwarantuje ani panu, ani mi naprawdę żadnej emerytury, ani żadnej renty. No umówmy się, to jest rzeczywiście niereformowalna instytucja. Nie wprowadza się żadnych reform, które zabezpieczą przyszłość pokolenia, które wiemy, że tak naprawdę nie zastąpią. No to może to PPK jest właśnie taką alternatywą. To jest sięganie kolejny raz do kieszeni podatnika i do kieszeni pracodawcy. To jest ściąganie pieniędzy, które nie... To przypomina trochę jak otwarte fundusze emerytalne, kiedy nam mówiono. Z tą różnicą, że tutaj mamy zawarte, że to są pieniądze prywatne. Tak mieliśmy tak samo przy OFE, jak panu przypomnę. Jakoś to nie uchroniło tego, żeby te pieniądze prywatne z powrotem wróciły do budżetu. Ja podpisywałam, byłam zachęcana reklamami, olbrzymią kampanią i politykami, żeby się zdecydować i że będę... Zresztą ja nie miałam takiego wyboru, bo weszłam w tym pokoleniu, kiedy zostałam zmuszona do tego właśnie, żeby korzystać z OFE. Co każdego roku przysyłano mi deklaracje, pokazywano, ile to ja mam na koncie, to są moje pieniądze prywatne, tak, i że to wszystko pracuje na moją emeryturę, po czym jednym ruchem, bo trzeba było uruchomić kreatywną księgowość, partia, która rządziła, zdecydowała, że zabierze je z powrotem do budżetu i wtedy wszystkim oznajmiono, ale przepraszam, to nie były wasze pieniądze, to były pieniądze w budżecie, więc tak samo będzie w tym wypadku i proszę mi uwierzyć, że rzeczywiście zaufanie do tego typu deklaracji politycznych, jak w tej chwili też mamy, no już jest na niskim bardzo poziomie, przynajmniej w moim pokoleniu. Pani poseł, co by Kukiz 15 zaproponował? Czy pani profesor? Przede wszystkim należy rozpocząć reformę systemu emerytalnego od tych osób, które wchodzą na rynek pracy. Tego się nie robi. Te osoby na rynek pracy wchodzą w stary system, który jest patologiczny, nie przynosił efektów, więc należy rozpocząć nie wolno zbierać ani negocjować praw, które już są nabyte, jeśli chodzi o osoby, które już mają emerytury czy renty, natomiast rozpoczynając w przypadku młodych osób, można rozmawiać o emeryturze obywatelskiej. Rzeczywiście, można pozwolić im w pewnej części oszczędzać, a w drugiej stronie gwarantować pewną emeryturę obywatelską. Tą dyskusję należy rozpocząć, bo to nie od tego momentu wiemy, że ZUS jest niewydolny. Niestety postawić kropkę, a ja chciałem jeszcze na koniec zapytać, co z tą solidarnością obywatelską? Solidarność obywatelska. Jako społeczeństwo powinniśmy rzeczywiście być solidarni, zbliżają się święta, powinniśmy pomyśleć o tym, osobach, które mają gorzej, które żyją w naszym najbliższym sąsiedztwie, zobaczyć, jak będą wyglądać ich święta. I to jest naprawdę taki dobry moment, żeby zacząć o tym mówić. Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, bardzo dziękuję. A rozmawiał Adrian Klarenbach. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej, wystąpienia publiczne i budowanie wiary. Gdzie struktura właścicielska w tej jest powiązana, ta firma, z jednym z dużych producentów samochodów. Inni producenci samochodów też kupują te włókna węglowe, czasami się irytują, że dostają gorsze ceny, szukają alternatywnych dostawców i my z takim partnerem technologicznym chcemy być takim alternatywnym dostawcą tych włókien węglowych. To oczywiście zdywersyfikuje nasze przychody. To będzie jeszcze bardziej istotne w momentach dekoniunktury. A tak jak wspominałem, ta dekoniunktura kiedyś przyjdzie, bo taka jest natura surowców.
Kolejną linią produktową, nad którą aktualnie pracujemy, to jest produkcja najczystszego wodoru. W gazie koksowniczym, szanowni państwo, jest około 50% wodoru. Ten gaz koksowniczy my musimy oczyścić z różnych substancji. Z tych 50% spowodować, aby ten gaz koksowniczy, ten wodór był w postaci co najmniej 4/9, czyli 99,99% czystości, bo tylko tak czysty wodór nadaje się do użycia w ogniwach wodorowych. Chciałbym tu powiedzieć, że na wodór postawiło kilka istotnych krajów w Azji. Krajów, które nie posiadają swojej bazy surowcowej. Takimi krajami jest Japonia, czy takim krajem jest Korea, które muszą większość swoich surowców niezbędnych do napędzania pojazdów importować z różnych miejsc w świecie. Te kraje wiemy, że są producentami samochodów takich jak Toyota czy Hyundai. Każdy z tych marek posiada w swojej ofercie linię samochodów z ogniwami wodorowymi. W Polsce posiadamy, proszę państwa, dwóch producentów autobusów, zarówno Solaris, jak i Ursus, które produkują autobusy o napędzie wodorowym. Te autobusy jeżdżą już w kilku miastach, w kilku państwach w Europie, polskich producentów. Z tego jesteśmy dumni, powinniśmy być dumni. Coraz więcej miast w Europie wprowadza ograniczenia związane z ruchem autobusów o napędzie diesla. Stąd tego typu środki transportu z napędem wodorowym będą coraz bardziej popularne. Ale to, szanowni państwo, nie tylko autobusy, nie tylko samochody osobowe. O infrastrukturze za chwilkę parę słów powiem, ale to też pojazdy szynowe. W Niemczech Alstom kilka miesięcy temu uruchomił linie w północnej części Niemiec. Przewozy pasażerskie realizowane składami zasilanymi wodorem. Ale to, szanowni państwo, też można powiedzieć nisza, ale ogromny rynek, jak wózki widłowe, które też mogą być napędzane wodorem. Stąd nasze prace z kilkoma partnerami technologicznymi. Tutaj chcę powiedzieć, że zarówno Chiny, jak i Japonia sporo robią w tych technologiach, jako że zarówno jeden i drugi kraj jest dużym producentem stali, czyli jest dużym też producentem koksu. Borykał się z technologiami właśnie oczyszczania tego gazu koksowniczego, doszedł do przemysłowych rozwiązań. W szczególności Chiny są też krajem, który wiemy doskonale wszyscy, ktokolwiek z nas jeździł do Chin, ciężko było zobaczyć w ciągu dnia o godzinie 12, gdzie jest słońce. Takie jest zanieczyszczenie, tak ogromny jest smog, więc państwa takie jak Chiny zrozumiały, że ten koszt ponoszony na leczenie osób, które posiadają choroby spowodowane, nabyły choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, ten koszt jest tak ogromny, to jest 0,5% w PKB, więc warto postawić na czyste technologie. I te miasta implementują również rozwiązania komunikacyjne oparte na wodorze. My w Polsce, Polska jest relatywnie dużym producentem wodoru, może nie tego największej czystości. Tutaj zarówno my, jak i nasi koledzy z innych branż, rafinerie, takie spółki jak Lotos czy Orlen, czy z Azoty. To pani profesor się wypowiadała, wiesz, świecka. Akcenty fatalne, słuchaj, do duszy w ogóle, matematyka, polityka, fizyka. Że ja nie wiem, czy to ona się tak nauczyła tego. Pewnie z domu, z ulicy. No i do tego teorie różne chińskie. Daj spokój, kobieto, na to pita. Co ty dasz? Samochód o napędzie hybrydowym czy bateryjnym, ładować go na stacji, nawet jeśli jest to stacja, gdzie trzeba te kilka godzin auto naładować. Natomiast ta infrastruktura, mam nadzieję, że ma szansę rozwinąć się w takich miejscach, jak chociażby Metropolia. Prowadzimy aktywny dialog, rozmawiamy. Metropolia ma w swoich planach zakup kilkuset autobusów o niskiej emisyjności, czyli autobusów napędzanych
czy bateriami właśnie, czy elektrycznymi, czy wodorem. Tu też chciałbym powiedzieć, że są ewidentne plusy floty, czy samochodowej, czy autobusowej, napędzanej wodorem w porównaniu do tej napędzanej bateriami. Chociażby zasięg. Dzisiaj taka Toyota Mirai, czy Hyundai, czy Mercedes GLC, o tych markach za chwilę powiem, bo rozmawiamy z nimi jako potencjalnymi dostarczycielami floty na szczyt klimatyczny COP, którego Jastrzębska Spółka Węglowa jest partnerem. Ci producenci oferują już zasięg 500-600 km. Wiemy, że w samochodach elektrycznych to jest zdecydowanie mniej, tak, maksymalnie pewnie połowa tego, w niektórych autach 200 km, więc to są ewidentne korzyści. I prowadzimy ten dialog z Metropolią, jeśli nam udałoby być, opanować te technologie separacji, oczyszczania tego gazu koksowniczego, separacji wodoru i dostarczać go, postawić chociaż jedną stację do tankowania wodorowego. W Europie jest ponad 150 takich stacji. Rozwijają się one dość dynamicznie. Do nas na ten szczyt klimatyczny COP chce przyjechać delegacja z Brukseli, Toyota Mimira, i część delegacji pewnie przyjedzie przez Niemcy, gdzie w Dreźnie zatankuje samochód i dojedzie do Katowic. Druga część przez Austrię będzie jechała. My chcemy postawić taką stację przenośną u nas przed budynkiem naszej spółki córki JSW Innowacje. Chcemy pokazać ludziom, i wszystkim delegatom, przyjadą na te ogromne rzesze osób z całego świata, że pracujemy nad tymi technologiami, nie tylko mówimy o nich. I Polska w miejscu takim jak Metropolia Śląska ma szansę, w miejscu, gdzie należy dbać o jakość powietrza, jakość środowiska. To jest doskonałe miejsce. Można postawić parędziesiąt autobusów w pierwszym rzucie, które byłyby napędzane tym wodorem produkowanym przez nas, zasilanym z takiej stacji. I aby w najbliższym roku, dwóch postawić taką stację wodorową. Oczywiście wiele problemów przed nami, zarówno technologicznych, ale i regulacyjnych. Ja rozmawiałem z prezesem Toyoty ostatnio, Polska, który powiedział, zajęło im ponad pół roku, aby zarejestrować pierwszy samochód, taką Toyotę. Bo proszę sobie wyobrazić, że przepisy są tak skonstruowane, że ciężko jest zarejestrować samochód, który nie ma pojemności, czyli silnika z jakąś pojemnością 1000 czy 2000 centymetrów sześciennych, natomiast ogniwo wodorowe nie ma takiej pojemności i nie wiadomo było, co wpisać w taką rubrykę, ale to są problemy rozwiązywalne, to jest kwestia 3, 6 czy 9 miesięcy dobrej woli, wsparcia. Ja chciałbym powiedzieć, że w ostatnich miesiącu też została powołana podkomisja energii, co nas mocno cieszy, do spraw wodorowych. To pokazuje, że wodór w Polsce został zauważony jako paliwo przyszłości, że ma swoje istotne miejsce i mam nadzieję, że wsparcie zarówno tych wszystkich i producentów, i dostawców usług, i tych rozwiązań, czy producentów ogniw spowoduje, że te paliwo nabierze znaczenia. My też, Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy pracę z zakładem pojazdów szynowych w Poznaniu. To są stare zakłady Cegielskiego. Rozpoczęliśmy pracę z PKP Cargo, bo na przykładzie tych rozwiązań, o których wspomniałem, pojazdów szynowych do transportu osób w Niemczech, chociażby ta linia, o której wspomniałem. W Polsce jest kilkaset lokomotyw starych o napędzie silników diesla, które powinny być zmieniane na wymienione silniki. I tutaj chcemy wspólnie prowadzić te prace, tak aby te silniki diesla były wymieniane na ogniwa wodorowe i żeby w tych lokomotywach, które też przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska, pyłów, aby przejść na czyste paliwo, jakim jest wodór, bo tam produktem ubocznym jest para wodna.
Także ogromna praca przed nami, ale cieszymy się, że mamy taką możliwość zmierzyć się z tymi technologiami. I mam nadzieję, że no, tu nasi partnerzy, inżynierowie też postawią to sobie jako cel ambitny, ale problemy, które są rozwiązywalne i te problemy technologiczne rozwiążemy. To nam oczywiście pomaga też całą spółkę spozycjonować i w oczach naszych akcjonariuszy, bo musimy dbać no, o wszystkich interesariuszy naszej spółki, zarówno pracowników, akcjonariuszy, wierzycieli handlowych, dostawców, banki. To pomoże też no, kreować no, wizerunek spółki, która dba o środowisko, bo to są realne kroki, jakie czynimy w tym zakresie. I oprócz tradycyjnej produkcji węgla koksującego będziemy w stanie być dostawcą nowoczesnych produktów, o tych, o których wspomniałem, jak włókna węglowe czy wodór. Przyszłość polskiego węgla. W studiu Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Z nami jest pan Daniel Ozon, prezes zarządu Grupy Jastrzębska Spółka Węglowa i pan Artur Dyczko, zastępca prezesa. Chciałbym państwa zaprosić także do telefonicznego współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. W kontekście tych innowacyjnych rozwiązań, o których wspomniał pan prezes, warto, drodzy panowie, wspomnieć także o programie flagowym Żwirko i Wigura. Tak, szanowni państwo, to jest jeden z elementów, czy jeden z części planu strategii odpowiedzialnego rozwoju przygotowanego przez pana premiera Morawieckiego. My w ramach naszej spółki JSW Innowacje, którą w zeszłym roku powołaliśmy ją w celu stworzenia no, zespołu kilkudziesięciu osób, które nie będą się na co dzień zajmowały czy wydobyciem węgla, czy produkcją koksu, ale będą pracowały nad tymi nowymi technologiami, które mają spowodować wzrost bezpieczeństwa, wzrost efektywności produkcji, obniżenie kosztów produkcji zarówno w tej części górniczej, części koksowniczej, czy budowa właśnie tych nowych linii produktowych, o których wspominaliśmy przed chwilą, wodór, włókna węglowa, anody. My powołaliśmy też spółkę wnuczkę, to jest nasza spółka wnuczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Hołki. Nazwaliśmy ją tak z angielska, plany mamy takie, że działalność tej spółki rozwinie się też i poza Polskę, na Europę czy na świat. O tym za chwilę powiem, o tej współpracy już z partnerami z takich miejsc jak Stany Zjednoczone i Stan Nevada. Natomiast zebraliśmy tam zespół około 10 osób wysokiej klasy informatyków, osób związanych z lotnictwem polskim, pasjonatów. Większość tych osób posiada również i licencję pilota. Osób zafascynowanych lotnictwem, ale i nową częścią tego rynku, jaką jest ruch bezzałogowy pojazdów, które poruszają się w przestrzeni powietrznej. Potocznie mówimy na nie drony. Znamy te drony z zastosowań takich jak robienie zdjęć na imprezach, na ślubach i innych wydarzeniach, ale drony, które znamy też dla celów militarnych, już poważne urządzenia. Natomiast każdego roku będzie przybywało zastosowań tych dronów.
No, nasz zespół, wykorzystując, my na to mówimy, platformę, czyli rozwiązania, ten sprzęt, który jest produkowany przez kilku w Polsce różnych producentów, rozpoczęliśmy wykorzystywanie tych dronów do dokładnego, szybkiego dokonywania pomiarów tych naszych hałd. Tak jak wspominaliśmy, co roku wydobywamy 15 milionów ton węgla, który jest w jakiejś części składowany na hałdach. Wydobywamy 15 milionów ton kamienia, z którego tworzymy budowlę. I istotne jest dla nas dokonywanie dokładnych pomiarów, szybkich pomiarów. I stąd te zastosowanie dronów w górnictwie. Po tym jak okazało się, że no jesteśmy w bardzo dokładny sposób tworzyć mapy w trzech wymiarach tych budowli, jesteśmy w stanie to dokładnie obliczać. Zespół przystąpił do pracy też z firmami zewnętrznymi, które działają na tym rynku, do tworzenia takiej podbudowy, takiej platformy, która ma służyć integracji bezzałogowego ruchu dronów i w koordynacji z całym ruchem pasażerskim samolotów komercyjnych. Helikopterów LPR-u, które nagle z punktu A do punktu B się przemieszczają, czy komunikacji i koordynacji w ruchu tych wszystkich dronów, tych również, które będą poruszały się w sposób autonomiczny. Bo tak jak wspomniałem, tych zastosowań od przewożenia, czy słyszymy, czy krwi, czy dostarczania paczek, czy innych do odbiorców, czy innych zastosowań, tego będzie coraz więcej. Jak się z tym zespołem rozmawia, to oni widzą za te 5 lat już chmurę różnego typu bezzałogowców poruszających się po naszych przestworzach. Ja ostatnio nawet oglądałem program, w których najwięksi producenci luksusowych marek samochodowych oferują takie rozwiązania. Tacy producenci jak Aston Martin czy Jaguar testują takie rozwiązania, bo wierzą, że marzeniami osób będzie przenoszenie się z punktu A do punktu B w takich jednoosobowych taksówkach. I do całej koordynacji tego potrzebne jest rozwiązanie software'owe. I ten nasz zespół pracuje nad tym. Został wybrany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, przez Polski Fundusz Rozwoju jako partner do tego programu z planu ze strategii odpowiedzialnego rozwoju zwanego potocznym w tej części Żwirkowi-Góra. I tego typu rozwiązania są potrzebne. Są potrzebne w Polsce, są potrzebne w Europie, gdzie nad miastami będą wyznaczane strefy, w których te drony w autonomicznym będą mogły się poruszać. Są wymagane strefy, w których te drony nie będą mogły się poruszać nad pewnymi obiektami, które mają znaczenie strategiczne, nad zakładami przemysłowymi. I do tego jest potrzebna ta integracja. Potrzebna, żeby rosnąca stale ilość użytkowników w prosty sposób mogła wyznaczyć chociażby na komórce poprzez aplikację, trasę ruchu tych dronów. I ten nasz zespół to wszystko dokonuje. Pracuje z podmiotami też zagranicznymi. Ostatnio gościliśmy tutaj przedstawicieli z Instytutu Ruchu Autonomicznego z Nevady. Ja muszę powiedzieć, że po trzydniowych pracach tych zespołu na podsumowanie, kiedy dołączyłem do wizytujących nasz gości, usłyszałem, że jesteśmy kilka kroków naprzód w porównaniu do tego, co w Nevadzie zostało osiągnięte. My zarówno tu w Polsce, jak i w Nevadzie uruchamiamy tak zwany Narodowy Obszar Testowy, na którym te wszystkie drony i te które będą się poruszały w sposób autonomiczny, muszą być testowane. Także to jest zupełnie nowa część
gospodarki, a panowie w niewinny sposób zaczęliśmy wykorzystywać to w spółce. To przerodziło się w coraz większy zespół pasjonatów, osób z ogromnym doświadczeniem, które rozwinęły to na tyle, że staliśmy się partnerem w tym narodowym programie Żwirkowi Góra. I to nas cieszy. Chcemy współpracować z tymi agencjami, o których wspomniałem, które zajmują się Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Na pewno dołączą do tego w inne organizacje zarówno, myślę, zajmujące się bezpieczeństwem państwa po stronie i cywilnej, i wojskowej. I tutaj widzę ogromną szansę na to, że ten nasz zespół stał się takim zalążkiem nowego przemysłu, nowej części usług. Nie dosłowną, ale to jednak są obrazy przedstawiające. Tak, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Ale jesteśmy na antenie już, a rozmawialiśmy jeszcze przed anteną, więc chciałbym poznać pana imię i skąd pan dzwoni. Przed anteną nie rozmawialiśmy. Moje imię Kazimierz. Chcę rozmawiać z tym panem. My jesteśmy i słyszymy pana. Proszę.